Cześć. W tym filmie pokażę zastosowanie złączek listwowych WAGO jako bloków rozdzielczych. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Bloki rozdzielcze pozwalają w łatwy sposób zorganizować przestrzeń w szafach rozdzielczo-sterowniczych. Służą one do rozdziału energii elektrycznej na różne obwody zasilające lub sterownicze. Mam tutaj zestaw startowy złączek listwowych o nazwie Top Chop S z dźwignią. Z ich pomocą możemy tworzyć różnego rodzaju bloki rozdzielcze czy listwy sterownicze. Mogą to być bloki zasilające, bloki potencjałowe do rozdziału np. przewodu N w rozdzielnicy, czy przewodu PE. Możemy także wyprowadzić przewody z silnika i na listwach robić odpowiednie połączenia, czy to w trójkąt, czy w gwiazdę. Nie trzeba robić tego w silniku, tak jak się to zwykle stosuje. Konstrukcja zacisku umożliwia podłączenie do złączek drutów i linek bez tulejki, jak i z tulejką. W zestawie są złączki serii 2102, 2106 oraz 2116. W zestawie znajdują się mostki do realizacji wielu zadań. Można na przykład z ich pomocą zrealizować podłączenie silnika w gwiazdę lub w trójkąt. Mamy też osłony końcowe do złączek, a także blokady na szynę TH35 oraz system oznaczników. Z jednej strony złączki montuje się przewody za pomocą przyrządu montażowego. Wtyka się przyrząd montażowy w otwór montażowy, a następnie wkłada przewód. Montaż drutów i linek z tulejką można zrobić poprzez bezpośrednie wetknięcie bez narzędzia. Z drugiej strony złączki jest dźwignia i tutaj montaż wszystkich rodzajów przewodów odbywa się przez opuszczenie dźwigni. Druty i linki z tulejką można też wetknąć bez potrzeby podnoszenia tej dźwigni. Dzięki zaciskom sprężynowym siła docisku dopasowuje się automatycznie do przekroju przewodu. Tu jest przykład bloku zasilającego trzyfazowego układu zasilania rozdzielnicy TNCS. Od góry przychodzą trzy fazy L1, L2, L3 oraz przewód PEN. I tutaj następuje rozdział przewodu PEN na przewód N i PE.
nie ma potrzeby robienia dodatkowych połączeń, wystarczy włożyć mostek. Przyłączanie wszystkich rodzajów przewodów, czy to linka, drut, czy linka z tulejką, jest bardzo proste. A tu mamy przykład wykorzystania złączek listwowych jako blok potencjałowy N. Do tego bloku przyłączone są wszystkie przewody N odbiorów, które obsługuje ten wyłącznik różnicowo-prądowy. To jest tradycyjna listwa N, którą najczęściej spotykamy w rozdzielnicach. A tu jest blok, który rozdziela przewody, które zasilają przyrządy pomiarowe umieszczone w rozdzielnicy. Na dole tej przykładowej rozdzielnicy znajduje się listwa sterownicza złożona z kilkunastu złączek, a do której przyłączone są zarówno odpływy, przełączniki, gniazdka, jak i też sterowniki różnego rodzaju. Jest to przykład instalacji elektrycznej w tak zwaną gwiazdę, gdzie wszystkie odbiory doprowadzone są do rozdzielnicy i za pomocą odpowiednich mostków możemy konfigurować odpowiednie elementy tego układu. W tym układzie nie łączymy lampy z łącznikiem w puszce, lecz tutaj w rozdzielni. Wystarczy włożyć odpowiedni mostek, połączyć lampę z łącznikiem i już światło świeci. W tym sposobie prowadzenia instalacji elektrycznej zawsze, w każdej chwili, w dowolnym momencie możemy dołożyć sterownik do tego układu. Jak dodać taki sterownik? Jak uruchomić sterowanie, na przykład tak jak w tym przypadku radiowe, pokażę w odrębnym filmie. Mostek, który łączył nam lampę z łącznikiem, nie jest nam już potrzebny. Kontrolę nad oświetleniem przejmie teraz sterownik i pilot z nim sparowany. Dzięki blokom rozdzielczym możemy różne obwody podłączyć przewodami o różnym przekroju. Z tym, że należy zawsze przewidzieć zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem dla każdego odpływu z bloku rozdzielczego, którego przekrój nie spełnia warunku obciążalności prądowej długotrwałej dla zabezpieczenia głównego zasilającego dany blok. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!